Więc Harrowmont zdał sobie wreszcie sprawę, że przejmujemy kontrolę nad miastem, a mimo to nie przysłał własnych ludzi. Cóż, opowiedziałaś się po niewłaściwej stronie, nieznajoma. Nieważne, kto jest królem, póki jest jeszcze królowa. Damy mają pierwszeństwo, a ja nie jestem damą. Zabić ich! Thank you.
Natychmiast. Widzę pułapkę. Na brody wszystkich moich przodków. Jak... skąd się tu wzięłaś? Rozwaliłaś mi ścianę! Naprawdę? A niech to szlak! Jak ktoś się o tym dowie, to jestem zrujnowany. Będą myśleć, że mam coś wspólnego z Jarvią. Nie żyje? Jak to? Czy ty... naprawdę? Zabiłaś ją? A potem stamtąd wyszłaś do mojego sklepu? Daj mi po prostu spokój. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Jeśli ktoś spyta, powiem, że ty to zrobiłaś. Znowu ty? Chcesz coś kupić, czy zamierzasz zniszczyć kolejną część mojego sklepu? Trzymam się z dala od polityki. Kowal nie powinien zwracać na siebie uwagi tych, którzy przyznają koncesje handlowe. Lord Harumont to sprawiedliwy krasnolud. Mój ojciec robił z nim interesy i nigdy nie musiał czekać na zapłatę. Edukanowie dobrze się nam przysłużyli. Jeśli przodkowie zdecydowali w swej mądrości, by utrzymać ich na tronie, nie mogę im się sprzeciwiać. Ta, zawracała ci głowę. Usłyszy tylko, że ktoś mówi z powierzchniowym akcentem i zaraz czepia się go jak jaskiniowa pijawka. A to dziewucha. Od lat jej powtarzam, żeby porzuciła te głupie zamiary. Magia to rzecz ludzka. Jeśli Dagna pragnie zajmować się zaklinaniem, mogę ją dać na naukę do rzemieślnika palającego się obróbką lirium. To marzenie Dagny. Jeśli będzie dzięki temu szczęśliwa... Zdajesz sobie w ogóle sprawę, co to znaczy?
Jeśli Dagna wyjdzie na powierzchnię, wyrzeknie się swej kasty. Nigdy już nie będzie mogła wyjść za mąż, ani pracować w Orzammarze. Krasnoludy nie posiadają zdolności magicznych. Dagna zdaje sobie z tego sprawę. To tylko dziecięca fantazja, z której nijak nie może wyrosnąć. Proszę, jeśli ją zobaczysz, przyślij ją do mnie, żebym mógł jej przemówić do rozsądku. Znowu ty? Chcesz coś kupić, czy zamierzasz zniszczyć kolejną część mojego sklepu? Oczywiście. Pamiętaj, że przyjmujemy także towary na wymianę. Robi się. Dobrze, już dobrze. Robi się. Możesz ze mnie zejść wreszcie? Podać ci drabinę? Nie możesz ze mnie zejść wreszcie? Podać ci drabinę?
możesz ze mnie zejść wreszcie? Podać ci drabinę? Dobrze, już dobrze. Lepiej teraz niż później. Robi się. Nie możesz ze mnie zejść wreszcie? Podać ci drabinę? Robi się. Lepiej teraz niż później. Dobrze, już dobrze. Nie możesz ze mnie zejść wreszcie? Podać ci drabinę? Jasne! Możesz ze mnie zejść wreszcie? Podać ci drabinę? Dobrze, już dobrze. Lepiej teraz niż później.